W śnieżnej aurze tegoroczne zmagania zakończyli piłkarze czwartej ligi. W rozegranej awansem pierwszej kolejce rundy wiosennej Oskar Przysucha po szalonym spotkaniu pokonał LKS Promna, a Energia Kozienice podzieliła się punktami z klubem sportowym Raszyn. Mecz w Promnej toczył się przy opadach śniegu i minusowej temperaturze, co nie ułatwiało piłkarzom zadania. Lepiej w takich warunkach odnaleźli się piłkarze gospodarzy, którzy tuż przed przerwą objęli prowadzenie po bramce Mateusza Zawiszy. Oskar od początku drugiej połowy ruszył do ataku, ale to gospodarze wykorzystali prosty błąd w defensywie gości i w 64 minucie po bramce Michała Orłowskiego prowadzili 2-0. Wydawało się, że podopiecznym Pawła Potenta już nic złego nie może się stać. Zespół z Przysuchy do końca wierzył jednak w to, że odwróci losy spotkania i to przyniosło efekty. W 75 minucie ładnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Tomasz Zagórski. 5 minut później do wyrównania doprowadził Damian Kołtunowicz, a w 89 minucie bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Paweł Kapusta. Radości ze zwycięstwa nie ukrywał szkoleniowiec Oskara Marcin Sikorski, dla którego pojedynek z Promną był meczem szczególnym. Przypomnijmy, że obecny trener przysuskiego zespołu w przeszłości z sukcesami prowadził zespół LKS-u. Chcieliśmy dzisiaj tutaj wygrać i zakończyć tą rundę jesienną zwycięstwem. Pamiętaliśmy pierwszy mecz, który graliśmy u siebie, przegraliśmy 2-1. Chcieliśmy się dzisiaj tutaj zrehabilitować. Byliśmy dzisiaj zdecydowanie lepszym zespołem. Tak naprawdę to dzisiaj my strzeliśmy 5 bramek, bo zespół z Promnej dzisiaj nie istniał tak naprawdę. My byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, zrobiliśmy 2 błędy indywidualne i przegrywaliśmy 2-0. Wierzyliśmy do końca, trzymaliśmy się swojej strategii i to poskutkowało. Strzeliśmy 3 bramki i dzisiaj wygraliśmy na ciężkim terenie, na ciężkich warunkach i dla nas to jest najważniejsze, że zakończyliśmy rundę 3 punktami, gdzieś ta czołówka nam nie odskoczyła, dalej jesteśmy w czubie i myślę, że ta zima będzie spokojniejsza. W sobotę dość niespodziewanie punkty na własnym boisku straciła Energia Kozienice, która zremisowała z klubem sportowym Raszyn 1-1. Obydwie bramki padły w pierwszej połowie. Najpierw w 24 minucie trafił Michał Kędroń, a w 32 minucie wyrównał Michał Lament. W innych spotkaniach 16 kolejki Pilica Białobrzegi niespodziewanie przegrała na wyjeździe z Bunianką Błonie 0-4 i straciła fotel wicelidera na rzecz swojego rywala. Kolejne zwycięstwo zanotowały rezerwy Radomiaka Radom, które na wyjeździe pokonały outsidera rozgrywek Perłę Złotokłos 3-0. Po rundzie jesiennej na trzecim miejscu plasuje się Pilica Białobrzegi, a tuż za nią jest Oskar Przysucha. 6. lokatę zajmuje Energia Kozienice, rezerwy Radomiaka Radom są na 10. miejscu, a LKS Promna zajmuje 13. miejsce. Do ligowej rywalizacji piłkarze wrócą w marcu.